mimo że są tutaj do skręcania palcami sztuczki, to i tak trzeba sobie pomagać. Nie jest to zbyt łatwe. Bardzo mocno poskręcane. Pewnie sami też nie mogli odkręcić, dlatego tak robili. Tak zawsze to. Tak i teraz damy tak. Powpuszczać dołem, a co potem to się już zastanawiam. No bez sensu, tutaj kabel idzie aż dotąd i tutaj wychodzi, to jest w ogóle koniec. Okej. Okay. Tak więc zasilanie. Płyty głównej. Wyrzucamy stąd.
Bardzo fajne są te przejściówki tutaj, przelotki, ponieważ bez problemu każdy tabel się przekłada. Nie sprawia to w ogóle trudności. Tak, a tu też zasilanie też wyciągnę. I tutaj tędy. O, proszę. Tak, dobra. Tu wszystko ładnie wchodzi. Tutaj damy to jak najwyżej. Dobrze. I teraz tu patrzymy, co jest. No tu na dole jest wszystko w porządku. Ok, to lecimy po kolei. Jeszcze to tu. Tę tabelę też przydałoby się gdzieś go tam przepuścić, ale na sam koniec, jak zostanie mi miejsce. Zastanówmy się właśnie, czy jechać od najmniejszych, czy od największych. Zacznę od tego tutaj, zasilania. Zasilanie procesora. Zasilanie procesora mi puści tak, że nie mam jak wciąć karty graficznej. Tak więc do pierwszej kolejności przełożę. Od razu tu puszczam dołem. Tutaj wchodzi górą. Tak. Ponieważ zauważyłem, że po pół godzinie mi się wyłączył aparat. Tak więc kontynuuję tutaj, w skrócie powiem, co zrobiłem. Skończyliśmy na tej stronie. Przepuszczałem wszystkie kable od zasilacza, w zasadzie poszły tędy. Robiłem to po kolei, najpierw z tych, które były popodłączane, potem te niepotrzebne. Wszystko przerzuciłem na drugą stronę, na drugiej stronie nic nie robiłem. W międzyczasie podłączyłem kartę graficzną, co było dość proste. Widzę tu jeszcze śrubeczki, trzeba podłączyć. Wystarczyło tylko wsadzić kartę graficzną. Tutaj jakiś zaczep był na PCI, który trzeba wziąć, jak się włoży kartę graficzną, to wtedy trzeba go przesunąć w tą stronę i wtedy się trzyma. Podłączyłem dwa napięcia 6-pinowe do karty. Przypominam, że to jest HD 8770 Radeon. Trzeba porządnie przykręcić, trzeba, żeby nie latała karta. No i co? Mówiłem też, że można takie czynności robić w rękawiczkach, żeby nie było żadnych przeskoków prądu. Co tu jeszcze? Mówiłem o zasilaczu XFX Pro 550W, który na linii 12 plus ma 528W, co jest bardzo ważne i nie należy kupować zasilaczy, które mają na przykład połowę tego napięcia znamionowego na linii 12W, ponieważ w zasadzie ta linia jest najważniejsza i trzeba wybierać jak największe napięcie. On dodatkowo ma certyfikat 80 brązę. To w zasadzie jest jednym z bardziej istotnych kwalifikatorów dla zasilacza. Warto, kupując zasilacz, popatrzeć po prostu, żeby miał 80 brąz. I większość innych rzeczy będzie wtedy na pewno też zadowalająca. Dla bardziej wymagających użytkowników polecam certyfikat Silver 90 bodajże. Co tu jeszcze? Dobrze, no to na razie to wszystko. Kable, jak mówię, przepuściłem wszystko tędy. Z tyłu nic nie robiłem jeszcze, tu podłączałem płytę główną, zasilanie procesora, wentylatory. Jeden tu, drugi tu, trzeci na górze. Tutaj już było do płyty głównej różne dżemczyki i inne takie popodłączane. Tego nawet starałem się nie ruszać. To jest, widzę, nawet dobrze przepuszczone tu ładnie całkiem. Mówiłem o tym właśnie, że obudowa ma bardzo duże te przepustki tutaj. Tak więc bardzo fajnie to się wszystko układa. No i przełożyłem śledzia do regulacji obrotów. Ten śledź jest dawany do obudowy już.
Przełożyłem śledzia tutaj, żeby łatwo było tutaj jedną ręką regulować sobie prędkość obrotową wentylatorów. No i zrobiłem osłonę filtra antykurzowy na zaślepce tego strony. Dobrze, to przechodzimy w takim razie do drugiej części. Z drugiej strony w tej chwili wygląda to tak. No i trzeba tym się zająć oczywiście. Tak więc trzeba to będzie wszystko podwiązać. Tutaj mamy wiązkę kabli, których w ogóle nie będziemy używać na razie. Może w przyszłości warto ją też gdzieś tutaj ułożyć. Mamy bardzo dużo miejsca w tej obudowie. Tak więc nawet laik sobie z tym poradzi. Niektóre obudowy mają tylko bardzo wąskie korytko. W dodatku ten bardzo mało miejsca tutaj. Ta obudowa no, ma plusy i minusy, bo ledwo się mieści pod biurkiem w miejscu, gdzie jest na to przeznaczone. Ale no coś za coś. Za to właśnie ma bardzo dużo miejsca, bardzo dobrze chodzi. Ma tutaj USB od góry. Szukałem obudowy, która by miała wszystkie USB od góry wtykane i słuchawki. Natomiast teraz zauważam pewien minus, ponieważ jak mam dzieci, to mogą mi wziąć jakieś bułki, napchać do USB albo coś takiego. Od góry bardzo łatwo to, żeby okruszki tutaj naleciały. Trzeba wtedy bardzo dbać o tą obudowę i wyciągać odkurzaczem te okruszki. Natomiast ma bardzo wygodny przycisk zasilania i przycisk resetu, ponieważ resetu tak łatwo się nie naciśnie, ale jak już się człowiek postara, czubkiem palca tam uda się. Natomiast zasilanie też nie chodzi tak, że tylko się dotknie i już się restartuje, tak więc wyłącza, tak więc też nie ma jakiegoś tam niebezpieczeństwa dużego. Te kabli nawet bym nie ruszał, bo one w sumie tutaj są ułożone w przyzwoicie. Mógłbym je troszkę spakietować najwyżej w ten sposób. No i uczynię to takimi, o, od wszelkiego sprzętu elektronicznego zbierałem druciki takie. No i teraz to je można bardzo dobrze wykorzystać tutaj do podwiązywania wszystkiego, ponieważ nie trzeba marnować tych pasków zaciskowych, które są no, troszkę droższe. Aczkolwiek no, jak będzie taka potrzeba, to też gdzie tam użyję do jakichś grubszych kabli, albo jak będzie mi zależało na tym, żeby mocniej podwiązać. Tu widzę nawet są takie uchwyty, które mogę też wykorzystać do podwiązania niektórych rzeczy. Za chwilę o tym pomyślę. Słucham. No zobacz. Co byś z tym zrobił? To? Przełożyć gdzie? Podczepić, tak? Do tego. Dobrze. Tutaj specjalista już się wykazał. To wracamy do roboty. Dobrze. Rozmieściliśmy również dyski odpowiednio, żeby miało dobrą wentylację. Teraz kontynuujemy z kabelkami. No co tutaj zrobić z tymi kabelkami? Trzeba uważać, żeby nie były za bardzo napięte kabelki, ale takie już mieliśmy poprzepuszczane, tak więc tutaj to było przyzwoicie nawet. Wszystko postaram się tutaj popodpinać. O. Tak więc biorę sobie jakąś grubą wiązkę, tutaj mam taką do ten. I może ją wykorzystam. Wszystko co się da będę tutaj puszczał. Do tego. O, wykorzystam teraz ten zaczep bardzo fajny. No i podciągamy ile rzeczy się da, tyle w ten zaczep. On jest otwieralny, tak więc też jakbyśmy w przyszłości chcieli coś potem modyfikować, to też będzie to bardzo wygodne. Nawet te wszystkie wiązki tutaj puszczę górą. Tak więc one się wtedy dzięki temu dobrze ułożą. Wszystko do tego zaczepu. O. Tak. Tak. Tu jeszcze. Po prostu hurtem. Ja tu naprawdę robię tak troszkę na odwal może. Ale też szkoda mi czasu na bawienie się w coś, co będzie jakąś tam może syzyfową robotą. Wstępnie to wszystko popodpinamy ładnie. Będę zadowolony. Na pierwszy rzut oka w każdym razie, o tutaj widzę już jest przeplot mały. Wezmę to, zamienię. Na pierwszy rzut oka oczywiście to będzie bardzo ładnie wyglądało. O, teraz widzę na przykład, że zasilania nie podłączyłem do moich dysków.
dysk ten już ma zasilanie, ten napęd DVD, natomiast same dyski nie. Który to miał być do zasilania? Chyba ten. On tak najrozsądniej wygląda mi. Jest na wierzchu, a ten był używany. A ten był używany do zasilania. Tak samo go wezmę, użyję. Podłączę sobie tutaj. Teraz zobaczymy, czy tą stronę. No nie, niestety, tą stronę. Dobra. Najpierw muszę iść do górnego. Ach. Jeden dysk jest i potem zasilić dolny. Kable na tyle daleko były od siebie, że bez problemu tutaj się podłączają. Tak, tak. Ja myślę, że jest podłączony sztek. Tutaj nic nie zaskakuje, nic nie klika. Po prostu sobie jest. Tak, dobrze. Tutaj paczkę może. O. To paczkę do zasilania. To będzie mój pierwszy punkt taki odniesienia. To w sumie też można tutaj przełożyć. I te tutaj. Dwa. O. Tak, tak. Można to nawet potem sobie rozebrać i drugi raz jakoś tam sensowniej spiąć, ale na razie tak, żeby przytrzymać nawet, to już jest coś, tak? Robiłem to trochę na dwa, ale to tak jak mówiłem, zaraz nad tym pomyślę bardziej. Co tu można zrobić? To by była taka wiązka do koncentracji. Wszystkiego. Więc trzeba by tu pomyśleć na tym, żeby to wszystko było ładnie napięte. O. Wszystko będziemy wyciągać do góry. Ile się da. Jednak nie ma sensu tego przeciągać. Tak szczerze mówiąc, to czy mi aż tak na tym zależy, to nie wiem. Ja to jeszcze bardziej ścisnę teraz. Wygląda to jak po bombie atomowej. Też fajne są zasilacze, które można sobie odpinać te niepotrzebne kable. To wtedy zawsze to też troszkę lepiej potem układa się. No ale to też kosztuje, tak więc zawsze trzeba się zastanowić, czy jest sens dopłacać tylko za to, żeby mieć porządek w kablach. Dużo dopłacać, bo naprawdę różnice są znaczące. Aczkolwiek można na przykład kupić większej mocy zasilacz. Tak więc to już chociaż w mocy się rekompensuje, a tutaj potem się to weźmie